Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku z gry w Europę Universalis 4 jako Dithmarschen, czyli nasza republika chłopska, która dzisiaj będzie podbijała pewne państwo. Tak, Verden, Gellere, dobrze myśleliście. Ogólnie mam wyjebistego fuksa, ponieważ Imperium Osmańskie, poproszone przeze mnie i moich dyplomatów, zaatakowało Imperium Polskie. No więc Gellere staje się dla nas naprawdę łatwym celem, gdybym miał jakiegokolwiek dyplomatę, żeby tutaj ich zaatakować. O, więc lecimy na nich, ale wcześniej lecimy oczywiście po 500 plus do Polski na wsparcie naszych tutaj dithmarschańskich żołnierzy. W ogóle tak się to odmienia? Oczywiście ruch prosa, tuż po wypowiedzeniu wojny zmieniamy typy jednostek, piechoty w naszej armii, żeby, wiecie, sprowokować przeciwnika, żeby się wbijał od razu w nasze wojska. Jeżeli nie załapaliście ironii w moim głosie, to nie, nigdy tak nie róbcie. Jak widać po przykładach, Polska jak zwykle dzielnie się broni 14 dni, teraz upada i za chwilę daje nam pieniążki. Nadspodziewanie długie oblężenie w Warszawie. Kto by się spodziewał? 166 dni, jak nigdy. A tutaj mamy teraz wojska litewskie, które... Wow, nawet są w stanie mi zadać obrażenia. Wow, jaka dyscyplina. I od razu lecimy na Wilno. Wilnius? Wilno? Tak? Tutaj było Wilno, nie? Od Polski bierzemy tylko pieniądze i war reparation. Osobno zaatakujemy jeszcze Polskę o Kujawy, ponieważ to są bardzo dobre terytoria, na których można nieźle zbudować manpower. Polecam tutaj to robić. Wyjebisty obszar. Ale na razie bierzemy prawie 1000 golda i war reparation. Teraz lecimy już dobić Gellere, które raczej nie ma z nami najmniejszych szans. No ale pewnie już zdobyło nam trochę ziemi. Jak ja nienawidzę tego, jak dużo tutaj agresywnej ekspansji dostaje się w tych państwach. Zobaczcie, od razu koalicja, tyle państw by weszło, więc nie jesteśmy w stanie zabrać wszystkiego, co byśmy mogli. Bierzemy tylko dwie prowincje. Następnie po skorowaniu prowincji atakujemy East Fryzję, tylko jak zwykle nie mam żadnych oczywiście dyplomatów, bo po co to robić. I jeszcze raz będziemy brali pieniądze od Gellere na Sau. Wszystko jest tutaj naszym łatwym celem dość. What the fuck? Czy kogoś porąbało? Co to za event? No i zabieramy sobie Ostfriesland, czy jakkolwiek się to wymawia. Myślę, że teraz spokojnie możemy się przenieść na front wschodni, żeby tam zacząć nasze działania przeciwko Rosji, gdzie w zasadzie weźmiemy od nich tylko pieniądze i pieniądze i pieniądze na razie, bo musimy poczekać, aż albo i coś więcej weźmiemy. Bo to jest chyba to, co daje mi misję za chwilę na Rosję. Nie, ja jeszcze muszę zdobyć 3 prowincje, żeby dostać klejmy na Rosję, więc z Rosją tylko taka szybka, wyniszczająca ich wojenka, żeby to nie wzięło żadnych wartościowych sojuszy i tak dalej, ewentualnie. Wiecie, no trzeba naszą gospodarkę podbudować. Pieniążki z Polski już się dawno skończyły, poszło wszystko na manufaktury. No w sumie to możemy zrobić high income już spokojnie, bo mamy okres rozbudowy naszego kraju. I oczywiście w pierwszej kolejności manufakturki. I manufaktury będę budował również na Navy Supplies, bo szczerze mówiąc nie ma nic lepszego. A całe zboże, krówki to pójdzie nam w manpower za chwilę. W sumie tam nie sprawdziłem, ile tego wojska ma Rosja. Trochę więcej od nas. Trochę więcej. A do tego jeszcze manpowera ja nie mam. No ale na razie tutaj widać, że uciekają Rosjanie przed... Znaczy w zasadzie to nie, czy Rosjanie, Moskale uciekają przed nadchodzącym gniewem ludu. O, i bęcki zbierają w lesie na 2 minusach. Skoro takie bitwy wygrywam, to mogę wszędzie się z nimi bić. Darmowy trader trójkowy, znaczy darmowy za pół ceny. Biorę go w ciemno. Wojna z Rosją idzie zdecydowanie za łatwo. Może dlatego, że to nie jest Rosja, Łukasz, cały czas. Też macie tak, że jak powstaje Rosja, to mówicie na nią Moskwa, a jak Rosji nie ma, to mówicie Rosja? Bardzo dziwne zachowanie z mojej strony, ale nie wiem, czemu tak mam. Po co ja zintegrowałem Norwegię? Na pewno miałem jakiś w tym zamysł, ale nie pamiętam jaki. No ale dobra, niech sobie tam siedzą w Norwegii. My lecimy dalsze ich forty tutaj okupować, które dadzą nam zaraz bardzo dużo warscora, które tam mają armię. Dziękuję Rosjanie, ja tu tylko po pieniądze przyszedłem, nic więcej od was w tym momencie nie potrzebuję. Za niedługi czas zgłoszę się po więcej, dziękuję bardzo za wszystko, co mi tutaj daliście. A inflacja robi bry bry. O Boże.
7% inflacji tylko i wyłącznie z zabieranego złota moim sąsiadom. Tak się przyzwyczaiłem już do builda ekonomiczne, ilościowe i że jeszcze mam prawosławie, że ta cena manufaktur totalnie mnie powala. No ale cóż, budujemy Navy Supplies. W nowych moich kompaniach handlowych to najważniejszy dla mnie będzie ten budynek, który zwiększa local, znaczy trade value z całego obszaru o 10%. I okazało się, że na Bałtyku też mam kompanię handlową. Mam dwie prowincje, które do tego należą. Więc wyjebiste to jest dla mnie. A my teraz toczymy dość sporą wojnę ze Szwecją, która... Czemu tu się nagle galerę pojawiło? Brandenburgię wezwiemy do tego, ma ochronę z Kastylinem, wzięli jakieś sojusze, więc bardzo dziwne to jest. Oczywiście pierwszym krajem, który wyjmę jest Werden, bo jest głównym naszym celem. Nie zmienia to jednak faktu, że Kastylia trochę nam tutaj nabruździ. Serio, Osman, ty chamie! Naszą flotę wysyłamy, żeby tutaj polowała na flotę szwedzką. Niebieska to Szwecja, zapamiętaj. No pewnie, zjedz cały kraj, dostań koalicję na twarz. Czemu po co... czyli to nie działa przy wzywaniu osobnym. No trudno. A czemu koalicja? Why? No trudno, przeżyję. Carpe Siege Hiszpanii. W zasadzie bez problemu, bo cała hiszpańska armia jest u mnie. No, jak widać, Hiszpania jest wartościowym sojusznikiem. Da zawsze 1000 golda plus war preparation. Nie, Ulm dołączył do tej wojny. Werden przestało istnieć, ale za to koalicja zaczęła nam tutaj naprawdę nieźle rosnąć. Trzeba na to mocno uważać. Pokonaliśmy wielki Ulm, więc spokojnie możemy zmienić ich wiarę czy cokolwiek. O, Force Religion, zawsze na propsie. I od razu lećmy to już do Szwecji naszymi głównymi wojskami. No to Szwedzi zabulą nam, dostajemy Daleskogen, Stockholm będzie też nasz i zabieramy Fort Vreval, żeby tutaj już nie musieć go drugi raz podbijać. O, nawet mamy już piękną stolicę Szwedów zawsze do podbicia, co nie zmienia faktu, że koalicja jest dość sporawa i kolejne 20 lat znowu nic w okolicy nie będziemy podbijali. O, Hanower mogę stworzyć. Czy to było w planach tej kampanii? Muszę przejrzeć ideę Hanoweru, ale raczej nie. W ogóle, Dania, ile ty masz prowincji? Czy to jest ostatnia duńska prowincja? Nie, bo ma 10%, a tu jest 5%, więc jeszcze jest gdzieś jedna. Tylko cholera, gdzie? Weź teraz ich szukaj. No, gdzie by indziej, jak nie umie, mógłby się narodzić Global Trade, bo Lubeka jest jednak największym trade nodem. Co nie jest jakimś wybitnym osiągnięciem, bo Lubekę łatwo jest tak zrobić. Dziwne, że jest tak to mało, przed chwilą było więcej. Ale to może dlatego, że była wojna ze Szwedami. Nie okupowaliśmy dużą część ich terytorium. W sumie wypadałoby Norwegię dodać przecież do state'ów. Bo tutaj całkiem jest trochę dobrych prowincji. Nie za dużo, ale zawsze coś. W sumie to ciekawe, czy z Islandii mogę zrobić kompanię handlową? Szkoda, że nie. Więc tak to robimy. I Stockholm oczywiście też... tutaj musimy dać kory. Jak najbardziej. I tutaj też jak najbardziej. Tutaj nie, bo tutaj mamy kompanie handlowe. I tutaj zobaczymy, czy będzie kompania handlowa, czy będziemy mogli to okorować. Ale Imperium Dithmarschen bardzo ładnie sobie tutaj rośnie. Teraz możemy dalej pójść w Peasant War'a. Spy Network, Rebel Support Efficiency. Szkoda, że to jest tak nieprzydatne. No może oprócz Spy Network to się może przydać. A następnie mamy Terror in Russia. Wreszcie! Wreszcie będziemy mogli wchodzić w Rosję. I musimy tam posiadać. Nie, to tutaj musimy posiadać ileś tam miast. I teraz musimy na sam koniec... A, co ja tutaj jestem? Administrative Efficiency już zwiększone. Kiedy ja to mogę? Okej. Okay. 20 prowincji. Nie, 10, co ja mówię? 10 prowincji, które produkuje zboże, musi mieć 20 dewa. Dajcie mi moje zboże! Tu trzeba dewa zwiększać. No nic, no to zaraz się tym zajmiemy. A trochę perma claimów właśnie dostałem. Biedna Moskwa. I kolejne, co tutaj weźmiemy, to minimalna autonomia w terytoriach. 10%, ale będzie to dawało nam dość sporo, tak czy siak. Zamiast 90% autonomii będzie tam 80% i zresztą można to jeszcze potem zmniejszyć, stawiając odpowiedni budynek, więc nie jest źle. A jakbyśmy jeszcze wzięli sobie ideę
jeżeli dobrze pamiętam... O! Expansion. To już w ogóle kolejne 10%. No i czas postawić nasze już manu na manpower również, bo wszystkie inne mam już zbudowane. Dość szybko, 15 lat cały kraj, manufaktury zabudować. Bez bankruta? Nie ma bankruta tutaj? Proszę bardzo. Już też nie jestem zadowolony super z tego income'u, ale może być, może być. Serio? A ja się tak naszukałem przed chwilą tej prowincji, a tu jest Bornholm. Cały czas, ja cały czas zapominam o tej jednej wolnej prowincji, że tutaj jest coś takiego. No nic, trudno. W ogóle, czy mam statki transportowe? Nie mam statków transportowych, więc zróbmy sobie taką dyszkę tutaj. Albo w zasadzie tutaj popłyjmy, tutaj je zrekrutujmy. Bo inaczej nie mam się czym zdesantować tutaj, nie ukrywam. Dobra, nasze wojska lecimy, zajmujemy te prowincje duńskie i chyba pierwszy cel tej kampanii za chwilę wykonamy, czyli pewien achievement. Powiem wam, że chyba pierwszy raz zrobiłem kraj, który ma aż taki udział handlu w całym income'ie. Naprawdę. O embargach zapomniałem. I nagle 40 golda więcej income'u. Dlaczego? Przez to embargo jedno? No i jeżeli dobrze widzę, to Dania właśnie przestaje istnieć. Co powoduje, że za miesiąc powinien nam wskoczyć pewien achievement. Kolejny, który się zdobyło. Przed zajęciem Holandii musimy dokończyć tutaj podboje Friesland, jakkolwiek to zwał. Żeby mieć tutaj to przejście do tej jednej, jedynej prowincji. No tak, oczywiście, tuż przed 30 musieli wykryć mi szpiega. No to czekamy. Ej, era absolutyzmu. Akurat na absolutnie szybkie podbijanie Rosji w kolejnym odcinku. No sporo już mamy. Absolutyzm minus 10 punktów. A właśnie, bo jak zwykle przed erą absolutyzmu zapomniałem o odpinaniu tutaj przywilejów. Powinienem to robić. Dobra, zabieramy im ziemię. Nie wykonujemy już tych misji, żeby to tutaj ich wpływy jak najszybciej malały. Jakim cudem myślałem, że ja muszę w którymś momencie tak czy siak przyjąć instytucję, a ona mi się sama przyjęła właśnie. A, bo nie to pokazywało, dobra. Wszystko jasne, Lukas, ty idioto. Atakujemy Holandię, żeby tutaj zdobyć Amsterdam. Jestem ciekaw, jaką koalicję za to dostanę. No i zdobywamy ostatnią prowincję. Nie jest nawet tak źle. I zdobyliśmy Lesson of Hemingstead. Cokolwiek to znaczy. Zdobyty achievement. Gdzie jest ten, no o to coś dziwne tutaj. Powiem szczerze, że dość przyjemny achievement. Myślałem, że będzie ciężej go zdobyć. Chociaż rzeczywiście start był dość ciężki, ale mieliśmy funkcję, że ta Dania mimo wszystko nas tutaj lubiła i na początku nie zrywalizowała nas ani nie cisnęła nas, bo jakbyśmy to mieli, no to bardzo byśmy tutaj jednak wolno blobowali bez tej Danii. I ta Polska była chyba naszym głównym tutaj nemezis przez większość czasu. No nic, no to w tym odcinku to wszystko. W kolejnym odcinku myślę, że spowodujemy, że będzie pewien terror w Rosji. Oraz już niedługo zobaczymy Germany. Po prostu. Ale to będzie chore. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie na przykład zobaczyć rewolucyjne Niemcy, które tam podbijają na przykład całą Europę jeszcze do końca tej serii. Czy was coś w ogóle takiego interesuje? Bo nie ukrywam, że bardzo chętnie bym przetestował mechanikę rewolucji, bo już półtora miesiąca od wyjścia patcha 1.30. A ja jeszcze ani razu nie dograłem do okresu rewolucji. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!